Hej, słuchaj, cieszę się, że jestem tu z wami. Jestem po raz kolejny w Gdańsku, a sam pochodzę z Wielkopolski i nie ukrywam, że Gdańsk bardzo mi się podoba i mam nadzieję, że będę częściej tu mógł wracać. Dzięki za tą inicjatywę. Chciałbym wam powiedzieć o czymś takim jak System D. System D to jest menadżer procesów w Linuxie. I myślę, że nawet jako programiści fajnie, gdybyśmy znali tego typu narzędzia, żeby ten swój warsztat, powiedzmy programistyczny, czy w ogóle taki deweloperski rozwijać, bo czasami takie administratorskie rzeczy się przydają. I nawet w tym świecie embedded, a może nawet szczególnie w świecie embedded, gdzie czasami po prostu mamy samą konsolę do rozmawiania z naszym systemem, no po prostu musimy wiedzieć, jak sobie z tym radzić, jak diagnozować różne problemy. Dlatego dzisiaj o tym System D. Zanim przejdę do meritum, chciałem tylko powiedzieć, jeszcze taką formę reklamy powiedzmy zrobić. Chciałbym wszystkim zareklamować firmę Solvit. To nie jest wcale wygłuszone, to są słowa ode mnie. Już tam w wielu firmach pracowałem i muszę przyznać, że wasza tutaj rodzima firma robi świetną robotę, jest tam fajna atmosfera i wszystkich chętnych do pracy zapraszam na pokład. Ale wróćmy do tematu System D. Cofniemy się trochę w czasie, żeby taki naszkicować, powiedzmy, rys historyczny, skąd się w ogóle wziął ten System D, po co on jest. I zaczniemy tutaj już dosyć daleko w historii od lat 70., kiedy w Teksasie w AT&T, w Bell Labs opracowano Unixa. No był to system, czy jest system komercyjny, opracowany przez takich dwóch panów. Po lewej stronie, możecie ich zresztą kojarzyć, po lewej stronie Ken Thompson, po prawej stronie Dennis Ritchie. W zasadzie no, powinniśmy wszyscy przed nimi czapki z głów zdejmować. No, są to twórcy języka C. No i przede wszystkim właśnie samego Unixa, który dosyć mocno zrewolucjonizował później cały nasz świat. Swoją drogą, na marginesie mówiąc, w Bell Labs powstał też C++. Więc chwała AT&T za to, że Bell Labs powstał. Unix, wiecie, no w tamtych latach procesory, maszyny były jeszcze dosyć słabe na dzisiejsze standardy. Unix jako system wielozadaniowy musiał mieć jakiś sposób uruchamiania, który pozwalał na taki autostart jakby, nie? Na skonfigurowanie procesów, które przy starcie systemu mają się pojawić. I to, co miał w swoim kodzie Unix, to był tak zwany init. Init był dosyć prostym zadaniem, prostym procesem, który jakby jako pierwszy zaraz po zbutowaniu, po przejściu całego kernela się uruchamiał i on był jakby rodzicem dla wszystkich innych procesów. I init robił swoje zadanie. On był konfigurowany w sposób taki, że do odpowiedniego foldera wrzucaliśmy skrypty bashowe i on po prostu w kolejności alfabetycznej uruchamiał te skrypty. I było kilka wersji Unixa. Taka najsłynniejsza była chyba wersja 5. I właśnie ta konfiguracja jakby tej 5. wersji Inita przetrwała jakby do dzisiaj. To się często nazywa w jakichś tam rozmowach Sys5 Init. No w latach 90. na scenę wchodzi Linux. Rozwijany oczywiście przez Linusa Torvaldsa, w sensie jądro Linuxa było rozwijane przez Linusa Torvaldsa, ale nadmienić trzeba też tutaj dosyć ważną rolę Richarda Stallmana, choć jest specyficzną osobą, ale mimo wszystko projekt GNU dosyć dużo dołożył, no bo i kompilatory, edytory rozwijane przez GNU, to wszystko, wiecie, samo jądro to jeszcze nie jest system operacyjny, więc mimo wszystko tutaj swoją cegiełkę dołożył. I teraz, ponieważ Linux był rozwijany na wzór jakby Unixa, no to oni również wprowadzili ten init właśnie w takiej wersji systemu 5. I ten init przeżył przez długie lata i sobie świetnie radził i do teraz jeszcze są batalie, że on jest po prostu fajny i wystarczy, nic więcej nie trzeba. Ale gdzieś tak w latach 2005 roku już pod strzechy zaczęły trafiać procesory wielorodzeniowe i Apple zwiększył tutaj potencjał, jak można to fajnie wykorzystać, żeby marketingowo nasze produkty dobrze wypadały. No i oni stwierdzili, że wykorzystają to, że mamy wiele rdzeni do tego, żeby startować w systemie jakby
pewne usługi w autostarcie równolegle. I zbudowali coś takiego Launch D, czyli to właśnie głównie o to chodziło, żeby po prostu równolegle, możliwie równolegle uruchamiać te początkowe usługi, no bo ten stary i nic, on tylko jeden po drugim, jak się pierwszy skrypt wykonał, idziemy do następnego. I za rozwój tego Launch D odpowiadał taki gość, który się nazywał Dawid Zarzycki i on poszedł trochę dalej, bo nie tylko jakby agresywnie zrównoleglił proces uruchamiania tych usług, ale on wprowadził też coś takiego jak aktywacja gniazdami czy aktywacja soketami, bo zauważył, że w zasadzie niektóre serwisy czy usługi, które są uruchamiane na samym początku, w ogóle nie powinny być jeszcze uruchomione, bo nikt z nich nie korzysta. Przykładowo serwer drukarki po stronie komputera. No wiecie, w takim desktopie domowym no niecodziennie ktoś tam coś drukuje, to po co w ogóle to uruchamiać? Więc on zaproponował taki protokół, który jakby uruchamia daną usługę dopiero w momencie, gdy po raz pierwszy ktoś jej używa. I to dosyć istotnie wpłynęło na rozwój systemd też. Więc w 2010 roku Fedora, sponsorowana przez Red Hata, teraz należy do IBM-a, stwierdziła, że też byśmy chcieli mieć taki Launch D. Zaczęli gadać z Apple, ale okazało się, że te licencje, które tam były zapisane, nie pozwoliły na to, żeby zastosować Launch D w systemie otwartoźródłowym. No więc Fedora jako tako nie miała wyjścia, więc stwierdzili, że dobra, będziemy robić swoje. I wtedy zrodził się pomysł właśnie stworzenia systemu D, czyli takiego jakby odpowiednika tego Launch D. I za to odpowiadał w głównej mierze Leonard Pottering, taki gość z Niemiec, razem z innym Niemcem Kajem Siversem. I to jest mądry człowiek. On przede wszystkim prowadził bloga, gdzie opisywał cały design i jakby umotywował wszystko, co robi. Więc to jakby od razu w świecie otwartoźródłowym trafiało pod oko takich recenzentów, którzy mówili, czy to dobre, czy niedobre. No i tam były oczywiście burze, ale przeglądałem ten kod nawet i muszę przyznać, że jest to kawał dosyć dobrego software'u. Swoją drogą bardzo dobrze udokumentowany na stronie freedesktop.org, ale też właśnie ten jego blog nullpointer.net lub .de opisuje te wszystkie jego historyczne jakby dywagacje. Więc jakby ktoś tam się interesował, polecam naprawdę tam zaglądać. Ale dzisiaj system D to już nie jest tylko ten jakby demon, bo to D, ta literka to jest taka zwyczajowa nazwa od aplikacji, które gdzieś tam działają w tle jako demony. To jest cała taka suita oprogramowania, to jest wiele różnych usług. Dzisiejsza wersja to jest wersja 253 systemu D i tak naprawdę ten system D sam jakby jako ten element, ta binarka, która startuje jako pierwsza z tym PID numer 1, to jest tylko naprawdę niewielka rzecz. A cała ta rzesza różnych dodatkowych rzeczy, których tam po trochę wspomnę, to jest coś o wiele więcej. I rozwijane przez prawie 2000 osób, kontrybuentów, również Polaków, także jest to kawał software'u. No dobra, system D konfigurowany jest wokół tak zwanych unitów. Unity to są takie właśnie jednostki, na których pracuje system D. I są różne warianty tych jednostek, tych unitów. Przede wszystkim mamy coś takiego jak serwis. To jest taka najbardziej podstawowa jednostka, którą możemy skonfigurować, czyli mówimy w autostarcie, chcemy uruchomić jakąś binarkę, jakiś skrypt, coś tego typu. Inny rodzaj unitu to jest socket. To jest właśnie ten przykład aktywacji gniazdami, czyli definiujemy, czy konfigurujemy pewien plik wymiany danych i mówimy w tej konfiguracji, słuchaj systemie D, jakiekolwiek dane się pojawią na tym sokecie, na tym pliku FIFO, to uruchom dla nas taką i taką usługę. PAF. Analogicznie do tego soketu, tyle tylko, że uruchamiany jest jakiś proces w momencie, gdy coś się zadzieje z plikiem, takim standardowym plikiem na dysku czy folderem. Czyli podajemy ścieżkę, jak na przykład powstanie jakiś plik, to coś tam odpala. Timery. To jest coś, co zastępuje krona dla tych, którzy kojarzą. Nie? Czyli gdy chcemy wywoływać cykliczne pewne zdarzenia, może nie cykliczne, może jednorazowo chcemy po prostu za 2 miesiące uruchom coś, nie? Spawnujemy taki timer
i on za te 2 miesiące coś tam wykona. Device, tu jest ciekawostka, być może część z was kojarzy coś takiego jak UDEF, czyli takie narzędzie do reagowania na wpięcie, powiedzmy, podpięcie sprzętu jakiegoś. UDEF został zintegrowany do bazy kodu źródłowego systemd od wersji 183. I device jest jakby taką reprezentacją tego, co ma się zadziać, gdy ktoś na przykład wepnie, nie wiem, pendrive'a czy coś takiego. Nie? Czyli w tej konfiguracji podajemy, jaki tam miałby się ten sprzęt pojawić, żeby coś tam się właśnie uruchomiło, powiedzmy. Mamy też dwa takie, no, co musicie na wiarę wziąć, dwa takie unity, mount i automount. To są z kolei serwisy związane z punktami zamontowania na dysku, nie? Czyli jeżeli tam właśnie się coś zamontuje, skonfiguruje jakieś działanie. Swap to z kolei chodzi o konfigurację tej pamięci, powiedzmy, RAMu na dysku. I mamy też takie dwa tutaj jeszcze jak scope i slice. Slice to jest jakby taki unit, który grupuje inne unity i narzuca pewne ograniczenia, bo system D pod spodem korzysta z czegoś takiego w Linuxie, co się nazywa control groups. To są po prostu kontenery, ale że kontener już występował w innych formach, gdzieś tam w kodzie źródłowym kernela, to taką nazwę dali control groups. I teraz tym slice'em możemy ogarnąć kilka unitów, powiedzieć, dobra, macie tylko tyle procent procesora, tylko tyle RAMu, tylko nie wiem, no i inne ograniczenia, tyle dysku i pewne ograniczenia możemy narzucać, więc to jest taka konteneryzacja trochę. Scope to jest coś, co raczej pozwala jakby na zewnętrznych maszynach działać, chociaż do końca przyznam, że nie wiem, nie korzystałem z tego. Ale bardzo ważne są też właśnie te targety. Targety to są takie checkpointy, które jakby konfigurują pewne stany naszego systemu, że jak autostart, jak powiedzmy tam kernel już tam wszystko swoje przy inicjalizacji zrobił i teraz PID numer 1 startuje swoje usługi, to on też przechodzi przez pewne etapy, no bo co to znaczy w zasadzie, że nasz system wystartował? Czy to już znaczy, że nie wiem, pulpit nam się pokazał, a jeszcze w tle się usługi uruchamiają? Nie? Gdzie jest ten moment faktycznego określenia, że już jest ten system gotowy? I te targety właśnie to są takie checkpointy po drodze, że na przykład mamy już zamontowany dysk, mamy już zamontowane, nie mam sterowniki, mamy sieć, mamy nie, możliwość logowania się, mamy interfejs graficzny i tak dalej. I właśnie przez targety się jakby takie rzeczy konfiguruje w system D. I ja pokażę za chwilę na przykładzie właśnie jak do tego targetu możemy podpiąć swój jakąś swoją usługę. I weźmy sobie taki bardzo prosty przykład konfiguracji tego najprostszego serwisu. To są zwykłe pliki tekstowe, ta konfiguracja. I mamy tutaj pewne takie, jak z Windowsa w sumie znamy, takie pliki INI na przykład. Mamy pewne sekcje. Każdy ten z tych unitów ma sekcję unit, gdzie takie metadane jakby podajemy, jak to, co ten unit robi. Ale przede wszystkim mamy tutaj exec start, czyli wskazanie, co ma się uruchomić. I to jest taki bardzo, bardzo trywialny przykład konfiguracji, gdzie wskazujemy na jakiś skrypt. I teraz, żeby to system D tą konfigurację przyjął, to wystarczy, że zapiszemy to sobie, ten plik tekstowy, jako, no, jako, jakiś, jako jakoś, jakiś plik z rozszerzeniem service, bo rozszerzenie tutaj jest istotne, bo po rozszerzeniu system D rozdziela, jaki typ to jest unitu. I musimy to wgrać do folderu etc system D system. To musicie mi na wiarę przyjąć. I od teraz system D już będzie rozpoznawał ten nasz serwis, ale on jeszcze nie będzie go uruchamiał. W tej konfiguracji unitów możemy podać różnego rodzaju zależności, no bo to, co było w inicie takie proste, że po prostu alfabetycznie wystarczyło nazwać te skrypty i wiedzieliśmy, jaka będzie kolejność, tutaj nie jest takie oczywiste. Więc możemy podawać pewne zależności, na przykład after i jakiś wskazać inny serwis, że to ma być uruchomiony po tym, bo wiemy, że tam jest jakaś dependencja, czy before, że to ma być przed tym. Możemy wskazać once, że ten nasz serwis, który tu chcemy uruchomić, chciałby, żeby coś innego było w tle, ale
jak tam go nie będzie, no dobra, nic się nie stanie wielkiego, ale jakby się dało, no to, to czyli jakby pozwala na pewne priorytetyzowanie, co ma być pierwsze, co inne, co później. Requires to już jest explicite, wymaga, że coś musi być wcześniej uruchomione. Jeżeli na przykład system już działa i nasz serwis wymaga innego serwisu, to jeżeli ten inny serwis skraszuje się, to ten nasz serwis też zostanie wyłączony. Nie? Czyli możemy podawać tutaj takie silniejsze lub mniej silne zależności pomiędzy tymi serwisami. I teraz właśnie, to co wspomniałem. To jest jeszcze tylko taka konfiguracja, że system D już wie, że jest coś takiego, ale on jeszcze w autostarcie, po powiedzmy restarcie systemu, jeszcze tego nie uruchomi. Dopiero musimy wskazać, gdzie, w którym momencie tej całej tego stosu inicjalizacyjnego to ma się uruchomić. Więc musimy wybrać pewien target i jakby do sekcji install w tej konfiguracji dać, że ten nasz serwis jest wanted by i tu wskazujemy, przez kogo on jest pożądany. Nie? I teraz właśnie tutaj, jeżeli na przykład nasz serwis wymaga połączenia z internetem, no to na pewno chcemy w tym targecie, który już ma zapewnione połączenie, powiedzmy, z internetem. Jeżeli potrzebujemy SSH, no to musimy znaleźć taki target, że wiemy już, że to będzie, że SSH już jest skonfigurowane i tak dalej. Default target to jest po prostu taki alias na Ubuntu, akurat to jest na ten graficzny interfejs, czyli to już jest ten finalny krok. I wtedy, jak już mamy tą sekcję install, to możemy faktycznie do autostartu jakby dodać ten nasz serwis. I tych targetów, ja tylko tak, nie będziemy tego wszystkiego przechodzić, tych targetów w Ubuntu przynajmniej jest dosyć sporo, czyli tych kroków, tych checkpointów podczas inicjalizacji systemu. Ale to każdy jakby, każda dystrybucja, czy każdy vendor sam definiuje, jakie są te checkpointy. I teraz, jeżeli my byśmy jakiś system embedded z Linuxem wbudowanym i system tworzyli, to sami byśmy zdecydowali, w jakich kolejności jakby co się uruchamia. Tutaj, no, myślę, że to co najistotniejsze dla nas, takich powiedzmy desktopowych użytkowników, to jest graphical target, czyli właśnie jak już mamy GUI, czy właśnie ten network online target, kiedy mamy już pewność, że jest internet. Możemy sobie wylistować, właśnie, jest takie narzędzie system CTL, które przychodzi razem z systemem D, takie CLI dla systemu D. Możemy sobie wszystkie te zależności wylistować i widzimy takie wielkie drzewo, no to jest ucięte oczywiście, które serwisy są uruchamiane pod którym targetem. Nie? I zobaczcie, że tutaj na przykład ten multi-user target jest też wymagany przez ten default target, bo tak jak w init starym były tak zwane run levels, czyli mieliśmy jakby 6 takich czy 7 sobie poziomów, w których stanów, w których system może się znajdować, ale one były niezależne, albo w tym, albo w tym, albo w tym, a tutaj jakby odhaczamy po kolei te wszystkie stany i możemy też między nimi przechodzić, czyli jakbyśmy chcieli wrócić do tego multi-user target, gdzie jeszcze nie mamy tej graficznej jeszcze całej oprawy, no to byśmy zwinęli cały ten stos, tak żeby tutaj do tego dojść. No ale dobra, to na razie zostaw. Czasami mamy takie serwisy, które w zasadzie tylko chcemy, żeby raz się uruchomiły, one mają coś sprawdzić na przykład, jakąś flagę ustawić i mimo wszystko chcemy, żeby ona była w systemie odhaczona jako aktywna, zrobiło się, zakończyło się, program już skończył swoje działanie, to wtedy możemy wybrać taki typ one shot i też jakby dodać jeszcze taki zapis, żeby ona pozostała po zakończeniu, żeby nie dało się jej wielokrotnie uruchomić. System D jest ciekawy, bo daje też nam możliwość sprzężenia z watchdogiem, też z tym hardware'owym, czyli na przykład sam system D będzie pingował watchdoga hardware'owego, a jednocześnie wszystkie nasze serwisy, które mamy, możemy skonfigurować, żeby też jakby wymusić na nich, że muszą cały czas tam kopać tego watchdoga, żeby zapewnić, że działa. I teraz w samej konfiguracji tego serwisu wystarczy dodać tam watchdog i podać okres, powiedzmy, próbkowania tego watchdoga i ewentualnie, że przy problemach, no to ma się zrestartować, a nie tylko skraszować. No i oczywiście w naszej po stronie aplikacji musimy zapewnić, że
to się faktycznie dzieje, nie? Że to sam coś tam pinguje tego Udzioga, ale to pokażę na końcu. I teraz weźmy sobie taki przykład, gdzie mamy jakąś usługę, na przykład jakiś logger, powiedzmy, że on wysyła do bazy danych gdzieś tam w chmurze jakieś dane raz na jakiś czas. I mamy po prostu skrypt, który się powiedzmy uruchamia, żeby to wysłać. I teraz chcemy to zrobić właśnie na zasadzie aktywacji gniazdem, bo jeżeli mamy uruchamiać system i tam nie ma nic do rejestrowania, no to po co to ma działać w tle? Więc możemy sobie właśnie dołożyć taki logger socket, czyli też kolejny unit, taką konfigurację i wskazujemy tutaj właśnie ten plik wymiany danych, o której wspomniałem. Nie? I to jest dosyć takie proste, tylko musimy po prostu się umówić, że ta nazwa, czy tam ten plik, to jest ten sam jakby, który będzie obsługiwany w naszej usłudze. I wówczas, tak jak tam wspomniałem, że jak tylko przyjdą pierwsze dane na ten plik wymiany danych, to ten logger się uruchomi i on już będzie działał, nie? Już będzie robił tą swoją robotę. Także jest to też dosyć, myślę, takie proste. I tutaj tylko jest kwestia taka, że domyślnie uruchamiamy serwis o tej samej nazwie, co ten socket. W przypadku na przykład tych timerów, tutaj też definiujemy sobie jakąś usługę, która ma być uruchomiana i definiujemy sobie osobny unit typu timer, w którym wskazujemy jakby po jakim delayu, powiedzmy, ma się pierwszy raz uruchomić i potem z jakim cyklem ma się uruchamiać ten serwis, który tutaj zdefiniujemy. Więc to jest, myślę, że taką wartością dodaną też w systemie to jest to, że jakby konfiguracja wielu różnych rzeczy jest taka sama, nie? Tak jakbyśmy tu musieli krona konfigurować. Tutaj z tym plikiem FIFO, powiedzmy, też jakieś kombinacje, żeby tam jakiś skrypt to ustawił. To tu mamy jakby w jednym miejscu to wszystko. I chciałbym teraz wspomnieć trochę o właśnie tych narzędziach, które przychodzą w system D, bo one są fajne z punktu widzenia jakby administratora do diagnostyki tego, co się dzieje. No i to przede wszystkim jest to nasz system control i mamy tutaj dosyć dużo, no to jest rozbudowywane z wersji na wersję, ale mamy takie funkcje między innymi jak reboot, suspend, hibernate i power off, czyli tam typowe takie zarządzanie zasilaniem. To jest jasne, ale mamy też na przykład takie rzeczy jak system control default, rescue, emergency, czyli przechodzenie do właśnie tak naprawdę do tych różnych targetów, nie? Bo powiedzmy target rescue i emergency to są targety, które cofają nas, bo powiedzmy gdzieś tam w tym stosie inicjalizacyjnym coś się skraszowało, więc tutaj dobra, cofamy się do tego punktu, gdzie dopiero się na przykład dysk zamontował, tutaj jest jeszcze przed zamontowaniem dysku, a to jest już po zamontowaniu dysku. Nie? Czyli możemy się jakby w ten sposób cofać do takich awaryjnych trybów. Możemy sobie definiować status, sprawdzać jaki jest status, czy w ogóle wszystkie usługi działają poprawnie, czy nie. Tego nam na przykład init nie dawał, nie? Tak wprost, że możemy sobie zobaczyć od razu, czy wszystkie usługi działają, czy tam się jakaś nie wkrzyczyła. I do jakichś takich skryptów mamy też takie pomocnicze funkcje is active, is failed, is enabled, żeby po prostu, wiecie, if coś tam, no to tam zareaguj na to, nie? Żeby tam w skryptach to ładnie opencelować. Jeżeli chodzi o jakby samo zarządzanie usługami, bo możemy na żądanie chcieć, nie wiem, wchodzimy gdzieś tam jako administrator i chcemy coś uruchomić, zrestartować, cokolwiek, no to mamy start, stop, restart też i reload. Reload to jest jakby taka możliwość też, że jeżeli usługa wspiera coś takiego, to ona dostanie jakby powiadomienie, które no, może wykorzystać do tego, żeby na przykład przeładować jakieś tam pliki konfiguracyjne i dalej. I teraz tutaj mamy start, stop, enable, disable i mask, unmask. I to właśnie Leonard Pottering opisał w jednym ze swoich takich wpisów na tym blogu, że mamy trzy poziomy wyłączenia serwisu. Przede wszystkim możemy, jeżeli uruchomiliśmy jakiś tam nasz unit, to możemy go po prostu wyłączyć i się zostanie skillowana ta usługa. A teraz enable, disable to już jest jakby takie zainstalowanie do autostartu, nie? Bo to jest start i stop to jest tylko ręczne w danej chwili włączenie lub wyłączenie usługi. Natomiast enable, disable to już nam mówi, dobra, zapisujemy to już i teraz za każdym razem jak będziemy restartować system, to już samo się będzie włączało. Natomiast jeszcze jest mask i unmask i to unmask, to mask jest po to, że my nie chcemy jakby
usuwać tej usługi, bo tylko chcemy ją jakby tymczasowo zamaskować. To jest, szczerze mówiąc, nie do końca dla mnie jasne, ale chodzi tutaj chyba o to, że mamy pewne usługi, które są dostarczane przez vendora, przez tą dostawcę, i mamy takie swoje usługi. Teraz czasami chcielibyśmy zamaskować te vendora, żeby włączyć swoją, ale zazwyczaj te dwie opcje wystarczają. No ale jest też taki trzeci poziom. I taki status, jak sobie zobaczymy, to nam ładnie wyświetli całe drzewo wszystkich zależności i pokaże wszystkie jakby usługi, które są uruchomione. No i przede wszystkim dostaniemy status, czy coś, czy wszystko jest ok, czy nie. Więc to jest takie dosyć proste. Jeżeli byśmy wyświetlili status tylko pojedynczego jakiegoś serwisu, to mamy tutaj, ja nie chcę przechodzić przez te wszystkie szczegóły, chodzi o to tylko, że mamy podane wszystkie informacje, kiedy to zostało uruchomione, mamy trochę kawałek logów wyciętych, mamy wszystkie zależności podane tutaj, więc to jest dla administratora dosyć, powiedzmy, przydatna rzecz. Ciekawym narzędziem jest system The Analyze, bo powiedzmy, jeżeli projektujemy system wbudowany i to ma się szybko włączać, a mamy ileś tam rzeczy do uruchomienia, to system The Analyze nam powie wprost, ile sekund trwało uruchomienie kernela, ile sekund trwało uruchomienie wszystkich elementów w user space'ie. Także to jest jakaś tam forma diagnostyki, a jeszcze lepiej, jak dodamy tutaj argument blame, to nam wyświetli, ile czasu zajmuje uruchomienie każdej z tych usług. Więc możemy od razu zobaczyć, no tutaj ten koleś 13 sekund, 14 prawie, tutaj jest gdzieś jakiś problem, nie? Więc pomaga nam to zdiagnozować, dlaczego system się gdzieś tam długo uruchamia. System D przychodzi też z czymś takim jak Journal D, czyli taki daemon do zbierania logów. I myślę, że to jest też kolejna fajna rzecz, że to jakby unifikuje wszystkie jakby miejsca, gdzie jakieś logi są zbierane, do jednego. I to daje dosyć dużo możliwości przeglądania, archiwizowania tych wszystkich zbieranych logów, no bo wiadomo, że tego się trochę można zbierać z czasem. Więc mamy też analogicznie journal control, takie polecenie, żeby przeglądać te wszystkie logi no, w zależnościach jakichś czasowych, czy tam takim grepem szybkim. I co jest istotne, możemy sobie to wszystko przeglądać logi całego systemu, poszczególnego unitu. Na przykład możemy też logi kernela sobie tutaj przeglądać, wybierać, nie wiem, czy z tego uruchomienia, czy z poprzednich jakby uruchomień systemu. Także jest to dosyć przydatne. I dodatkowo no, to też nam dokłada takie rzeczy jak to, żeby łatwo zobaczyć, ile tam te logi wszystkie zajmują miejsca, czy być może trzeba je tam gdzieś spakować, skompresować. Takie ogólne zarządzanie logami. No, już tam nie chciałbym do końca przechodzić, ale te logi nic szczególnego, po prostu robią to, co mają robić. Wyświetlają datę, czas i cały message, kto tam co zalogował. No, także jakbyśmy wzięli sobie taki przykładowy jakiś z ACPI logi, no to widzimy, każde uruchomienie systemu dostaje unikatowy jakiś identyfikator. Jest to dosyć, myślę, intuicyjne. No właśnie, generalnie rzecz biorąc, wydaje mi się, że autorom i systemu D, i Journal D, i wszystkich innych narzędzi dużo czasu na pewno zabrało jakiś UX, nie? Że faktycznie jest to raz, że linie comment są po prostu intuicyjne, a dwa, że output jest dosyć intuicyjny i prostym językiem napisany. Do tego w system D, w całej tej suite dochodzi też time, date, D, czyli system zarządzania czasem i datami. Time sync D, czyli to nie jest taki NTP do synchronizacji czasu z serwerami, ale coś, co zarządza jakby podległym systemem, jakiś NTP, tam chrony czy czymś innym. Także no, time, date, control, tak samo, czyli właśnie powtarza się jakby ten schemat nazewnictwa, co jest, myślę, też ciekawym z punktu widzenia, że jednego narzędzia, jak się nauczymy, no to powiedzmy, że jesteśmy biegli w wielu innych. Ja już nawet sam przyznam się, że nie znam wszystkich tych narzędzi, tylko chciałem dać znać, że tutaj jest cała rzesza jeszcze dodatkowych takich tak zwanych demonów,
jak widzicie, ten UDFD, czy Login D, który gdzieś zarządza sesjami logowania, rejestruje, kto się loguje i tak dalej, to wszystko jest jakby łatwe w przeglądaniu, co dla administratora prawdopodobnie takiego serwerowego jest najbardziej przydatne, ale myślę, że w przypadku wbudowanych systemów z Linuxem jak najbardziej też. Dobra, to pozwólcie, że tylko zrobię taką szybką prezentację. Mam tutaj taki napisany taki program, który zlicza, ile razy był wciśnięty po prostu klawisz klawiatury. I chciałbym tutaj pokazać ten kod z tego względu, że systemd też daje lipkę z po prostu API tego systemu D do współdziałania z tymi wszystkimi rzeczami, o których tu mówiłem, jest dosyć wygodne. To jest lipka napisana w C. I tutaj skorzystam z kilku rzeczy, między innymi z tego logowania dla JournalD, ale też z czegoś takiego jak SDEvent, bo system D zaimplementował jakby swój taki wrapper na Apple, czyli tak zwaną swoją event loopę. No ale dobra, zobaczmy tą naszą funkcję main. Mamy tutaj pierwsze, co się pojawia, to mamy powiedzmy zalogowanie do tego naszego journala, jakiejś informacji, że się tam inicjalizujemy. Nie? I teraz, no tutaj nie ma nic spektakularnego. W następnym kroku inicjalizujemy naszą event loopę. Nie? Czyli event loopa to będzie główna pętla naszego demona, który będzie nasłuchiwał na jakieś zdarzenia zewnętrzne. W następnym kroku ustawiamy naszego watchdoga. I teraz zobacz, tutaj korzystam z takiego wywołania SDEvent set watchdog. I to nam załatwia tak naprawdę dosyć. A, dobra. Dzięki za info. Dobra. To nam załatwia naprawdę kawał roboty. Ja w sumie bym wam tylko szybko pokazał. Napisałem tą apkę używając czystego Apple'a. To poczekajcie, bo mi dwóch rąk brakuje. Okay. To ta jedna funkcja ustawiania watchdoga to załatwia nam dosyć sporo, muszę przyznać, bo to jest skonfigurowanie całego timera, podpięcie go pod Apple, skonfigurowanie handlera, który pinguje tego naszego watchdoga. No więc jakby ta lipka, która przychodzi z systemd, jest dosyć ciekawym wyborem, z ciekawą opcją. I swoją drogą też tą event loopę, jeżeli ktoś ma już jakąś aplikację, która działa na przykład na Apple'u typowo albo na Apple'u zwykłym, to możemy ją zintegrować z tym, nie? Czyli możemy deskryptor pliku tej event loopy tutaj wyciągnąć i wpiąć to pod inną dowolną pętlę. No w każdym razie mamy tego naszego watchdoga i tutaj za chwilę do tej klawiatury przejdziemy. Do tego ustawiania i na końcu tutaj notyfikujemy jakby na system D, ok, my już jesteśmy gotowi, dotychczas byliśmy w stanie inicjalizacji, wysyłamy teraz coś takiego jak ready i system D już teraz zmieni nasz status, że jesteśmy teraz aktywni. Za kulisami to SD Notify, czy w ogóle system D do komunikacji z różnymi serwisami korzysta z czegoś takiego jak D-Bus. I to było jakby źródłem wielu jakby nie tyle nieporozumień, ale kłótni, że D-Bus jest dosyć taki ciężki w ogóle, no ale z jakichś powodów zdecydowano się na to, bo on jest dosyć odporny na wszelkie jakby zakłócenia, no ale nieważne. A tak, przepraszam, jasne. Muszę patrzeć, myślę tutaj. No i na koniec wchodzimy po prostu w nieskończoną pętlę, która będzie obsługiwać nasze zdarzenia. No i teraz tylko zobaczmy ten keyboard, co tutaj się dzieje, bo w sumie ten setup keyboard, widzicie, tutaj przekazaliśmy instancję jakby tej event loopy naszej i po prostu podrejestrowujemy do tej event loopy za pomocą też tej biblioteki SDEvent, która z systemd przychodzi, podrejestrowujemy deskryptor pliku, który opisuje urządzenie, jakim jest akurat klawiatura. Nie? Czyli otworzyliśmy sobie, powiedzmy, klawiaturę. Oczywiście do tego potrzebujemy uprawnienia roota,
i przekazaliśmy tutaj do naszej pętli zdarzeń. Słuchamy też na ten keyboard FD, na ten deskryptor pliku. Jak coś tam będzie, to wywołaj ten key event, czyli tą funkcję. I ta funkcja jedyne co robi, to ona po prostu liczy te kliknięcia. Tak naprawdę ona liczy tylko ten moment release, jak puszczamy jakiś tam klawisz. I jak tam coś się zdanie, no to logujemy też jakąś informację, że wciśnięto tam ten nasz klawisz. Okej, okay, mamy teraz taką aplikację i to jest powiedzmy skompilowane, jest binarka do tego i tworzymy do tego po prostu tą naszą konfigurację. Nie? Czyli mamy ten nasz unit z jakimś tam krótkim opisem, keystroke counter. No i tego watchdoga tutaj dodajemy i wskazujemy, co ma się uruchomić. Nie? Ja zaraz to skopiuję do tego miejsca, user local bin keystroke counter i mówimy, dobra, zainstaluj to pod tym targetem default, no to zróbmy to szybko i zobaczymy, jak to działa, jak ten journal pokazuje te logi i tak dalej, ten status. Nie wiem, jak to zrobić, brakuje mi ręki. Może mam jeszcze w konsoli. Okej, okay, coś tu mam bite. To chyba nie to. Dobra, skompilujmy to jeszcze raz. Mamy tutaj maina, mamy plik keyboard C. I zapiszemy to jako keystroke counter i linkujemy tą lipkę systemd. To jest lipka dynamiczna. OK. Teraz sobie to wgramy po prostu w nasze miejsce docelowe. Sprawdźmy. OK. To nie to, przepraszam. Tak, czyli tą lipkę, tą binarkę naszą sobie wrzucamy w to ustalone miejsce user local bin. Świetnie. OK. I teraz musimy, żeby system rozpoznał nasz, no, ten nasz serwis, no to musimy jeszcze tą konfigurację wgrać mu w odpowiednie miejsce. Czyli ten nasz keystroke counter.service wrzucamy do czegoś takiego etc systemd system. Generalnie jest kilka miejsc, gdzie te konfiguracje się znajdują. To jest lib systemd system, usr lib systemd system i etc systemd system. I generalnie one są jakby, tak jak wymieniłem, z rosnącym priorytetem. Czyli jeżeli się dwa razy konfiguracja pojawi, no to późniejszy katalog, który wymieniłem, ma jakby priorytet. Dobra, to tam sobie wrzuciliśmy i teraz zobaczcie. Muszę użyć drugiej ręki, sorry. Użyjemy sobie czegoś jak status, żeby zobaczyć, bo my już wgraliśmy tą konfigurację, więc on powinien to rozpoznawać. Keystroke counter, nie? Czyli już to widzimy. I widzimy, że ten serwis na razie jest martwy, nieaktywny, ale jest załadowany. To znaczy, że on system D już sprawdził ten plik z konfiguracją i on jest poprawny. To już jest OK. Co istotne, on jest tutaj disabled, to znaczy, że on nie będzie się uruchamiał przy starcie. No ale zobaczmy teraz system CD. Tylko musimy sudo zrobić, bo to będzie teraz jakaś zmiana już w systemie. Start keystroke counter. Czyli teraz ręcznie to uruchamiamy, tak jakbyśmy chcieli uruchomić ręcznie po prostu tę naszą binarkę. No zobaczmy teraz ten status. System CTL status keystroke counter. OK. I widzimy, on już jest aktywny, działa. Widzimy, ile czasu działa, od kiedy. No i widzimy już te logi. No, pobliżmy parę guzików i zobaczmy jeszcze raz status. OK, widzimy, że tam podbija się to, więc chyba działa w tym tle. Teraz jakbyśmy sobie chcieli faktycznie, żeby to się od samego początku systemu uruchomiło, to tak jak tam wspominałem, też sudo, no bo to już też jest zmiana systemowa, system CTL i teraz enable keystroke counter. A, przepraszam, bo ja tutaj może o, jeszcze raz. Czyli enable, żeby to zainstalować do autostartu. I teraz tutaj to, co on pisze, jest dosyć istotne, bo tak naprawdę to zainstalowanie to jest tak naprawdę stworzenie tylko aliasu, tylko linka symbolicznego,
I ten link będzie utworzony jakby pod tym targetem, który tam był wpisany w tej sekcji Insta. I jak teraz system CTL status zrobimy jeszcze raz, to będzie subtelna zmiana, mianowicie tutaj widzimy, że to już jest enabled. Więc teraz, gdybym uruchomił na nowo system, to już będzie w tle liczyć to każde kliknięcie klawisza. No oczywiście jest taki, wiecie, trochę, że tak powiem, sztuczny przykład, ale rozumiecie, o co chodzi. Dobra, myślę, że tutaj zrobimy z tym demkiem przerwę. Już wiem. Dobra. I chciałbym skrótowo podsumować cały system D, bo wydaje mi się, że warto się zainteresować, jeżeli w ogóle dotykacie Linuxa, to warto się według mnie zainteresować tym, bo przede wszystkim jest on już praktycznie na wszystkich dystrybucjach nowych Linuxa, nie? Czy tam wszystkie Ubuntu, CentOSy, Fedory, Debiany, to już raczej nie widzi się tego starego initu, ale jest ten system D, więc nawet dla takiej codziennej pracy, czy nieważne, czy hobbystycznie na Raspberry coś robicie, czy robicie coś w domu na Ubuntu, czy robicie właśnie jakiś embedded Linux, nie wiem, z Yocto czy Buildrootem zrobionym, to ten system D może się tam pojawić. I teraz przede wszystkim zaleta jest taka, że on działa, w sensie uruchamianie się działa szybciej niż na tym inicie, nie? No i to jest bardzo agresywne zrównoleglenie. Dodatkowo ta zaleta monitorowania tych wszystkich serwisów, które uruchamiamy, takie diagnostyki, wydaje mi się, że jest też bardzo cenna. No i te mamy różne jakby mechanizmy, jak te serwisy mają być restartowane, bo powiedzmy, nie wiem, Watchdog nam zresetował, skraszował system, może go zresetować, możemy ustawić, że ma się zresetować 5 razy, ale 6 już nie, bo to znaczy, że coś tam jest nie tak, że możemy jakiś delay wprowadzić między tymi restartami, żeby to nie, wiecie, nie spawnowało cały czas jakiegoś tam serwisu. Także tych konfiguracji ja tak pokazałem kilka, ich jest tam z kilkadziesiąt, więc tam jest czego się uczyć. No i właśnie to, że możemy spiąć go z hardware'owym watchdogiem, myślę, że to jest też dosyć cenne, zwłaszcza dla embedded. Z tymi logami, myślę, że to docenia się dopiero, jak mamy jakiś produkt, który żyje i faktycznie przychodzi na serwis jakiś sprzęt i musimy odczytać, co tam się działo, więc to tak dla takich użytkowników codziennych może niekoniecznie, ale myślę, że to jest wartościowa rzecz mimo wszystko. No i te wszystkie narzędzia typu, wiecie, oszacowanie, ile czasu zajmuje uruchamianie poszczególnej usługi, myślę, że to jest naprawdę coś, to nawet faktycznie w codziennym życiu warto czasami zoptymalizować, bo my jako programiści często jesteśmy niecierpliwi, jeżeli coś trwa sekundę, to jest wieczność i jeżeli możemy usunąć jakiś cokolwiek, co przy starcie dodatkowo obciąża, czy tam przedłuża niepotrzebnie ten start, no to pewnie to i tak usuniemy. No ale mimo wszystko zarzut był taki, że ten system na takie super miniaturowe, powiedzmy, systemy, gdzie mamy naprawdę mało pamięci, no to się nie nadaje, bo tak jak ten init to jest, powiedzmy, lipka rzędu 100 kilobajtów, to system D, no to już trzeba liczyć tam powyżej 1 mega, nie? Więc czy to jest tam dużo? No, po prostu jest jakieś ograniczenie, nie wszędzie da się z tego skorzystać. I w zasadzie chyba to wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, to chętnie spróbuję odpowiedzieć. Dziękuję.